Dzień dobry. Dzień dobry, witam Cię Sebastian bardzo serdecznie i witam Was wszystkich, wszystkich fanów, szlagierów. Witam Was. A, gorko się zrobiło, nie? W to lato, tak. Musimy Wam zdradzić, że z Bernadetą my przed wyjściem na antenę sobie tak poklachali na temat tego ciepła, tych temperatur i Bernadetka powiedziała, że jest co? Jestem odporna na słońce i może to takie jest dziwne, ale rzeczywiście, tak mi to nie przeszkadza, bo też z drugiej strony, jak mam to zmienić? No nie do się. Nie do się. Nie ma tego szaltera, tak, żeby nie ma tego szaltera. A wyobraź sobie, każdy miał taki szalter. To wiesz, co by było? Jasno, ciemno. Tak, deszcz, słońce. No, także tak. Niech jest jak jest. Słuchajcie, mamy lato, niech jest ciepło, niech się leje po plecach. Niech jest upalnie, niech słoneczko grzeje. Ci, co mają reumatyzm, na pewno się cieszą. Ja też jestem tego zdania i tu z tego miejsca, jakby jeszcze żyła, to bym ją pozdrowił. Moja prababcia, ona zawsze gadała tak, lato gadała przekochano zima, a w zima przekochane lato. No i wszystko na temat. Tak, pozdrawiamy wszystkie babcie. Bernadetko, dzisiaj takie tematy, koncert tego twojego po części najnowszego krążka, bo to dwupłytowy album, najpiękniejsza nuta z całego serca dla ciebie, czyli Bernadeta Kowalsko i Jurek Macoła. I przyjaciele. Tak, jeszcze też o koncercie, bo taki też nastąpił, ale skoro o tej płycie, bo to jest tak bardzo wyjątkowo... Wyjątkowy płyta. Album. Album, wyjątkowy tak, album. Bo on jest częściowo zrealizowany jeszcze przez Jurka. Tak. Częściowo tak. Pora rzeczy musiałaś ty dokończyć, a pora stworzyć sama. Był stres? Tak. No wiesz, powiem ci, że tak najpierw to tak sobie usiadłam w kąciku i teraz mówię, jak to będzie, co to będzie. Ale są też tak jak cały czas powtarzam, że człowiek pojedynka by nic nie zrobił. Są obok mnie i dobrzy ludzie, których spotkałam też między innymi dzięki Jurkowi, dzięki współpracy razem z nim. Przez tyle lat żeśmy tworzyli zespół. No i tak to właśnie są bardzo blisko nas teraz też ci przyjaciele, o których mówię. No i właśnie ci ludzie mi też pomogli, chociaż no nie ukrywam, że była tutaj, robiliśmy tą płytę w dwójkę. Czyli gdzieś wszystko to, co pamiętałam, co Jurek zawsze opowiadał, jak. I oczywiście nasz producent Jan Musialik, który po prostu przejął teraz rolę Jurka, który po prostu układał kolejność nagrań, zajął się, że tak powiem, całą opłatką i tak dalej. I to wszystko przyniosło ten efekt, że ten album wyszedł. Album wyszedł wśród włos, na pewno są tacy, że już go w domach mają. O tym albumie i o koncercie zaraz będziemy klachać. To teraz o tej płycie trochę szerzej, bo płyta numer jeden to twoje wykonania, ale tam też pojawiają się goście specjalni na tej płycie. Tak, płyta, która ma tytuł Z całego serca, cały album Najpiękniejsza nuta i tutaj właśnie podzielone resztę tytułu na dwie płyty, czyli nasz już z gośćmi, ale może to nie powiem, że z gośćmi, to już po prostu z członkami zespołu, który został, że tak powiem, myślę, że na ten czas... po prostu, który nam został do realizacji tego albumu i tego konceptu. To myślę, żeśmy dobrze sobie poradzili. Tutaj właśnie została zaproszona do współpracy do zespołu Estera Josz. Jest nauczycielem muzyki w Bytomiu. Bytom pierwszego stopnia szkoła muzyczna i oczywiście w Tarnowskich Górach gra na klawiszach. To właśnie Estera Josz. No i oczywiście Adam Polakowski, Karol Gębczyk. Od wielu lat współpracowaliśmy razem. Gdzieś tam usłyszeli, że jest zapotrzebowanie zespołu. Poprosili o rozmowę, porozmawialiśmy i tak się stało, że razem tworzymy oczywiście zespół. No i tak to się stało, że też już te kolejne wykonania, oczywiście wchodziliśmy już do nagrań, które były zrobione jeszcze, zrealizowane przez Jurka, że tutaj właśnie Adam i Karol dołożyli swój głos i tutaj Estera tak samo swoje instrumenty klawiszowe. No ale już trzy nowe nagrania, które zostały na tą, cztery, przepraszam, na tą płytę, no to już tutaj po prostu całkowicie od początku pracowaliśmy. Poprosiłam o współpracę Marcina Grzele. No i myślę, że ta współpraca będzie dobra, bo pracowało nam się na odległość, ale pracowało nam się dobrze. Całość tutaj pilnował studyjnie, w studiu Jurka.
Grzesiu Gutowski, który po prostu ogarnął to wszystko, realizację całą studyjną, mastering. Także myślę, że mogę być zadowolona na ten czas, który mieliśmy teraz i na ten pomysł. Jednego Jurka zastępują dwie osoby, tak. Jeżeli chodzi o studyjne rzeczy, tak. Bo już nie będą na scenie. Tak. Chociaż można powiedzieć, nie że... dwie osoby, więcej osób. No już coraz policzymy więcej, coraz to więcej, tak. Ale patrząc na to, jak teraz Bernadeta Kowalska i przyjaciele się zmieniają, to za chwilę możesz stać się taką Beatą Kozidrak szlagierów. Ona też uwielbiam ją. Jestem ona... jej, że tak powiem, to jest moja idolka. Jestem jej fanką od samego początku. I rzeczywiście, jeszcze muszę powiedzieć, że w trakcie tego wszystkiego, co działo się wokół tego albumu, zrodził się taki pomysł w mojej głowie. I tak mówię, że urodziło nam się drugie dziecko i powstał Biesiadny Band, który tutaj się też składa z samych muzyków zawodowych. No i oczywiście klarnet, puzon, saksofon, instrumenty właśnie klawiszowe z barwą akordeonu, estera. Takie właśnie instrumentarium. Biesiada na żywo, tak. Biesiada na żywo, śpiewana właśnie przeze mnie, Karola Adama. I to taki odłam tego, co robimy w szlagierach, a tutaj tak bardzo biesiadnie. I muszę powiedzieć, że zainteresowanie, byliśmy właśnie teraz niedawno na koncertach w Wielkopolsce. Pozdrawiam serdecznie i Lwówek, i Kuślin, i tam już biesiadowaliśmy. No i widzę, że się bardzo ludziom to podoba, że śpiewamy na żywo i wiesz, tutaj po prostu tak jak widzę, że jest zapotrzebowanie, żeby zaśpiewać cztery zwrotki, no to śpiewamy cztery zwrotki. Że nie ma, wiesz, schematu tego utworu, tego biesiadnego, tylko po prostu to śpiewamy, to co nam ludzie ciągną i podpowiadają. Także. 21 szlagierów na tej płycie. Tak. To jest to, czego żeś oczekiwała? Teraz, jak już się to wydało, no nie chcę tego iść w ta strona, no bo... Czy żałuję czegoś, nie chcesz mnie zbyt? Nie. Ja może powiem tak, że no, na pewno w miarę jedzenia apetyt rośnie i myślę, że nie ma kogoś takiego, kto do końca jest zadowolony z tego, co już się stało, wyszło, co jest, bo zawsze można by lepiej, tak? Zawsze by można jeszcze inaczej, zawsze by można coś dołożyć i tak dalej. No ale tak jak powiedziałam, mieliśmy naprawdę mało czasu. Chciałam, żeby ten koncert odbył się i promocja tego albumu odbyła się właśnie w maju. Jurek miał urodziny i to było... Wszyscy przyjaciele po prostu podjęli się tego zadania, że chcieliśmy właśnie w maju, żeby spotkać się na koncercie i żeby ten album ujrzał światło dzienne i to nam się udało. A mogłoby być lepiej. Także trzymam kciuki, żeby się działo lepiej. A powiedz mi, Bernadetko, jeszcze taką rzecz. Twój numer jeden z tego wszystkiego, z tych 21. Jakbyś miała wybrać taki szlagier, który byś się mogła w kółko puszczać w aucie. O. Tak? To na pewno Palmowa Miłość, bo to kojarzy mi się z takim super pięknym wypadem Bojga Ludzi Zakochanych. Palmowa Miłość jest to pierwszy utwór z całego serca na tej płycie. No i na pewno właśnie, jak mówię o biesiadzie, to Śpiewaj z nami Hej Papa. Biesiadna piosenka, która tutaj bardzo fajnie właśnie Marcin skomponował. Wczuł się w ten klimat, o którym z nim rozmawiałam. Rzeczywiście stworzył to, o czym mówiłam, z jakimś tam wskazaniem na nutki. No i stało się i jest. I jest to bardzo biesiadny, bardzo łapie za serce. Ludzie śpiewają, także myślę, że jest dobrze. Dwa numery podała Bernadeta Kowalską, a wy jakie macie dwa swoje ulubione? No właśnie. Ciao, 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 Sicilian. Ciao, 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 Gilimond, cerchi la fortuna. Ciao, 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 Sicilian. Ovunque tu andrai, lo solo troverai. To mi się wydawało, że płyta numer jeden my sobie już omówili tak dosyć szczegółowo, to teraz płyta numer dwa, bo to tako też... Ciekawa płyta, w całości wykonano przez Jurka, on zafascynowany tą włoską piosenką, numery nagrane wcześniej, ale nigdy nie opublikowane. Tak. Czemu? No chyba dlatego, że Jurek był bardzo skromny, a wszyscy żeśmy mu, że tak powiem, deptali, zanim stukali, żeby robić. Każdy, wielu artystów ze sceny szlagierowej, na pewno też dla nich Jurek tworzył przecież piosenki. Nie będę tutaj wymieniać, bo wszyscy doskonale wiedzą. Dlatego myślę, że Jurek tutaj poświęcił się całkowicie dla tworzenia piosenek dla innych i nigdy mu chyba na myśl nie przyszło, przecież myśmy też te piosenki wykonywali, tak? Ale mu nigdy na myśl nie przyszło, żeby płytę wydać. Jestem ciekawa, co by mi teraz powiedział. Myślę, że
że uśmiecha się tak po prostu. To już, wyście wymyśleli. To już na pewno, ale znając Jurka Płynda byłaby tako, że zapamiętalibyśmy ją na lata. Riposta byłaby, tak, na pewno. To był taki wujek cięty riposta troszkę. Tak, Jurek by miał ripostę, ale myślę, że tutaj fani jego twórczości przede wszystkim i jego wszyscy przyjaciele na pewno się ucieszyli i oddźwięk jest bardzo fajny i właśnie niedawno miałam telefon, że będą się odbywały, przyjeżdża grupa z Włoch i czy wzięlibyśmy udział w warsztatach właśnie z naszą polską piosenką, żeby troszeczkę z nimi pośpiewać i też zaprezentować te utwory włoskie, bo tutaj muszę powiedzieć, że na koncercie właśnie zostały też one wykonane razem z Jurkiem, śpiewali Krzysiu Pietrek i wielu, wielu innych artystów. Także myślę, że to fajnie, że taka płyta powstała i ucieszyła na pewno wielu, wielu przyjaciół i fanów Jurka. Do tematu tego koncertu, jak ten koncert wyglądał, wrócimy już za chwilę. A puentą tego właśnie pytania niech będzie, że szewc bez butów chadza. Dokładnie. Ti telefono no, ti telefono no, io non c'è lo caprimo. Ti telefonio no, ti telefonio no, chissà chi vincerà. Bernadetko, temat koncertu już my poruszyli. Wiemy, że artyści śpiewali z Jurkiem. Technika dzisiaj już na to pozwala, tak, żeby coś takiego zrealizować. Ale do ciebie to pewnie był stres, bo to pierwszy taki koncert bez Jurka. Tak, tak. Bez jego fizycznej obecności na żywo. Z nowym składem, jakby na to nie spojrzeć. Tak, prezentowaliśmy się na tym koncercie autentycznie i oczywiście Bęb Biesiadny się prezentował po raz pierwszy, żeśmy się, że tak powiem, ujawnili. No i oczywiście też, ale wiesz, ja się bardzo cieszę, że wszyscy przyjaciele, którzy razem ze mną, nasz producent podjęli się, że tak powiem, tych wykonań na koncercie, że wszyscy podeszli tego bardzo tak sentymentalnie ze wspomnieniem właśnie o Jurku i myślę, że przekazali autentyczne swoje takie i wspomnienia, bo każdy z nich troszeczkę też takie ciekawostki właśnie ze wspólnej współpracy w studio opowiadał. Także myślę, że wszystko tak jak chciałam. Oczywiście, że stres był, bo tak jak już wcześniej powiedziałam, zawsze można by lepiej. Człowiek po prostu pilnujesz się i może czegoś jeszcze nie dopatrzyłam, może czegoś zapomniałam powiedzieć. Też nie chciałam, żeby ten koncert był smutny. On miał wspomnieć Jurka, ale miał opowiedzieć właśnie o jego współpracy z tymi ludźmi, którzy byli, ale też żeby było po prostu to wspomnienie takie bardzo radosne, bo podejrzewam, że też by sobie tego Jurek życzył. Większy stres przy tworzeniu tego albumu i składaniu go, czy jednak przy tworzeniu tego koncertu? Ja myślę, że i tutaj, bo jeżeli chodzi o album, jeżeli chodzi o koncert, to jest publiczność, tak? która cię ocenia. Jeżeli chodzi o album, to też są nasi fani i odbiorcy szlagierowej sceny, którzy po prostu słuchają tej płyty i na pewno oceniają i też mają jakieś swoje tam spostrzeżenia i wybierają, typują te utwory. Także stresu nie da się podzielić, że jeden był mniejszy, a większy. Po prostu ogólnie rzeczywistość, w jakiej zostałam postawiona i w ogóle nasz zespół, no to po prostu cały czas było bardzo stresująco i wszyscy czuliśmy to gdzieś tam, ten oddech na plecach, żeby się starać, żeby było dobrze. A dziękuję bardzo za to wszystkim tym, którzy byli razem, pomagali. No i tak powiedziałam, sam człowiek w pojedynkę nie zrobi nic, także trzeba mieć prawdziwych przyjaciół. A stare przysłowie, uwaga teraz jako mądrość, będzie poznaje się tych prawdziwych wiedzie. Dokładnie tak. Stare czasy, dobre czasy, kiedy świat czarował mnie. Stare czasy, dobre czasy, każdy coś o swoim wie. Jak już żeś wspominała, na tym koncercie pojawili się ludzie, artyści ze szlagierowego rynku muzycznego, którzy to pracowali z Jurkiem, tak, albo dla których Jurek tworzył. Tworzył też. Wytypowanie takiego składu było proste? Nie było proste. Oczywiście ten koncert musiał trwać bardzo długo, gdyby mieli być wszyscy
artyści, którzy z Jurkiem współpracowali, dla których tworzył piosenki, bo tak jak mówiłam, nie będę wymieniać nazwisk, ale dobrze wiemy, że tych ludzi naprawdę było bardzo dużo i już z konkretnej sceny szlagierowej, ale jeszcze wcześniej. Ale byli to też tacy przyjaciele naszego zespołu, podejrzewam, których Jurek by sobie życzył. Bo czyli tutaj Edek sobie... Sikora, który tworzył właśnie cały czas duet, tak? Z Jurkiem. Tekst, muzyka, tak? Czyli tutaj podejrzewam i myślę, że i kolejni, czyli i Krzysztof Pietrek, i Marek Miś, który przecież pracował ze mną i z Jurkiem razem, stworzyliśmy wtedy pierwszy zespół w 2009 roku przez 6 lat, no to właśnie byli ludzie, których Jurek by na pewno zaakceptował i chce tak myśleć. Sprawdziło się to wytypowanie? To jest taki skład, który byś jeszcze raz wytypowała? Ja myślę, że tak. No wiesz, na pewno gdzieś tam było jakieś po drodze, trzeba było porozmawiać, a czemu to tak, a tak, ale właśnie z tymi ludźmi można się było dogadać. I myślę, że to jest fajne. I jak się udało, sami żeście widzieli, kto nie widział, ten może u nas zobaczyć na przykład na VOD. A co? Podarować ci dzisiaj chcę. Już od lat ten jedyny piękny kwiat. Wszyscy czekaliśmy na te słowa, że kiedyś będziemy mogli je wypowiedzieć i to jest w sumie jedno słowo. Popandemiczny. Bardzo fajne słowo. Tak. Nasze zaczyna się robić ulubione. Popandemiczny sezon koncertowy ruszył. Jak to u Ciebie wygląda, Bernadetta? Wiesz co, ja nie mogę tak powiedzieć, bo myśmy, tak to jakoś było, że była ta pandemia i graliśmy i przecież 2020 rok to naprawdę się wszystko przecież pamiętamy jak było, a my wtedy mieliśmy taki projekt, że Mikołaj jeździł kabrioletem i spotykaliśmy się z dziećmi przed domami kultury, w ogrodach, bo tak właśnie sobie życzyli nasi klienci. Także ja tutaj bym nie nazwała tego popandemicznym. Może dla mnie bardziej, że się też bałam, tak? Żeby ludzie, którzy ze mną pracują, żeby ktoś nie zachorował, żeby się coś nie stało. Oczywiście byliśmy uzbrojeni, mieliśmy artystyczne maseczki. Także jeżeli ktoś pytał, że w maseczkach albo jak nie. No, także nie mam takiego określenia popandemiczny. Jest teraz tak jak było w pełni. Nawet mogę powiedzieć, że na wyżej wcześniej omawianym właśnie koncercie Marek Miś, który z nami, powiedziałam, pracował 6 lat, to powiedział, że z Bernadetą i z Jurkiem jak grą, to tych koncertów było w miesiącu 50. Jak się kończyła niedziela, a zaczynał poniedziałek, to się zastanawiał, kaj my zaś teraz jadymy. Także cały czas naprawdę, ja dziękuję bardzo światu, ludziom, że nas zapraszają, że jesteśmy. Jesteśmy już po koncertach w Wielkopolsce. Przed nami jeszcze Pomorze, także naprawdę i tutaj w koło, blisko, daleko. Czyli jednym słowem ten kalendarz jest wypełniony. Jest wypełniony na tak, że mogę być zadowolona i myślę moi przyjaciele, którzy pracują też, a publiczność, która nas zaprasza, to ja Wam bardzo za to dziękuję. Mało tego, wydawało mi się, że ten kalendarz już do końca roku był, bo potem zaś tak. Pani Mikołajowo będzie musiała no właśnie, miała co robić. Taką ciekawostkę powiem Tobie i Państwu powiem, że 2 dni temu właśnie jechałam na spotkanie, na koncert i dostałam telefon i blisko nas, gdzieś w stronę, że tak powiem, Mikołowa, dzwoni pani i mówi: Pani Bernadetto, ja chciałam zamówić spotkanie mikołajowe. Ja mówię, ale chwileczkę, przecież mamy 20, to dokładnie było 23 czerwca. Ja mówię, ale mamy czerwiec. A on mówi, ale ja w tamtym roku terminu nie dostałam i zamawiam. Także cieszę się, że jest Mikołaj święty. A co? Teraz niech jest ciepło, a potem będzie grudzień. Tak. Tak, jednym słowem mogę Państwu powiedzieć, dzwońcie do Bernadety, bo się tutaj okazuje, co się okazuje, że terminy idą jak świeże bułeczki. Dokładnie tak. Dobrze, moim i Państwa gościem była Bernadeta Kowalsko, która to promuje bardzo cenny dwupłytowy album. No i piękniejsza nuta z całego serca dla Ciebie. Zastanawiacie się, czemu właśnie tako bardzo cenną? Pani Bernadetto. No właśnie, słuchajcie, bo niedawno miałam przyjemność brać udział w koncercie, w wyjątkowym koncercie dla małej dziewczynki, która ma na imię Oliwia. I wyobraźcie sobie, że na ten cel też przekazaliśmy nasz najnowszy dwupłytowy album.
I została płyta pierwsza wylicytowana za 1000 zł, a druga płyta za 800 zł. Także uważam, że jest naprawdę dobrze. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Bądźcie zdrowi, bądźcie dla siebie dobrzy i śpiewajcie razem z nami piosenki, bo najpiękniejsza nuta z całego serca jest dla ciebie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Ja też dziękuję i pamiętajcie, dla ciebie, 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 ciebie. Do was wszystkich.